Halo, cześć Angela, kocie. Popatrzcie, do kogo on dzwoni? Jaka Angela? SMS-em adres, na który masz przyjechać jak najprędzej. Do naszego domu? No, oczywiście, chcę ci pokazać nasz nowy dom. Angela, ja nigdy nie żartuję. Mówiłem ci, że będziesz moją żoną, no i będziesz. Po kogo on u licha dzwoni? Dobrze, do zobaczenia, pa. Proszę bardzo. Taka robota mi się podoba. Mógłbym to robić codziennie. Tak, i luzik. Wreszcie. Masz tego swojego ministranta. Jak ty fajnie wyglądasz. To jest jak milion dolarów. Co to za szczępiór przyszedł? No, pewnie z agencji sobie zamówił jakąś dupeczkę. Jest plazma? Jest, oczywiście, że jest. Boże, super tu jest. Jaka wieśniara. Taki dżentelmen. Masz więcej domów? A ona taka głupia, jak ją widać. Moja firma przynosi mi miesięcznie 50 tysięcy. Naprawdę? Jesteś ustawiona, dziewczyno. Ty, on jakiś jest zwalnięty. Ja tak na pieniądze nie patrzę, ale... No nie! A cię wyrywa świnie na obcy domek. To będzie super. Będzie świetnie. Ale lafirynda? Okej. Okay. Idź na górę. Oj, naprawdę przestaje mi się to podobać. Super, podoba mi się. No tutaj będzie magia. Chodź, pokażę ci, tutaj mamy specjalny pokój do chill-outu. Widzisz to kino domowe? Najdroższe, jakie znalazłem w sklepie. Uwielbiam, tu będziemy się chill-outować i nie tylko. Jest łazienka. Myślę, że za chwilkę będziesz miała ochotę się odświeżyć, o, albo co? O, wanna jest. Jest wanna. No, no wanna, no właśnie, bo tam na wsi, skąd pochodzisz, nie ma wanny, prawda? Skakuj do wanny, ja tylko coś ogarnę i za chwilkę do ciebie wracam. Halo? Mamuś? No, mnie dobrze. Do mamusi dzwoni. Mówię ci, on jest taki cudowny. Ja, cudowny Adam, jest. Boże, piękny jest. No, chociaż jeden pozytywny aspekt, no to... podoba jej się nasz dom. Zadomowiłam się, no jest pięknie. Kolego, o żadnym szampanie nie było mowy. Dobra, to pa. No, pięknie. Powiem ci, że ona całkiem przyzwoita jest, no. Wiesz co? To jest właśnie... Taki szczępiór ci się podoba? Że to głupie jest. Co, chciałbyś taką lafiryntę mieć koło swojego boku? Przestań tak o niej mówić, no. Nie wygląda tak najgorzej znowu. Zdzira rozebrała do naga, to teraz zobaczymy... A ty się skarby do wanny nie rozbierasz do naga? Karol, idziesz? Ale to jest nasz dom! O! O! Wyglądasz jak bogini. Popierdzieliło, pogięło go. Co on burdel z naszego domu robi? Już wiem, czego brakowało. Co on wyprawia? Naprawdę niezły model. Słońce. Może umiesz tą plecę? Potem szampanie? Pozwól mi podać te piersi. O, tak. Jak smakuje ci szampan? Zapłaćmy za niego. Jeszcze 600 euro, ale był wart. Naprawdę tyle kosztował? Naprawdę. Nie wierzę. Dobrze, słońce, wytrzyj się troszkę, a ja czekam na ciebie w sypialni, bo byliśmy tam zdecydowanie... Co? Popatrzcie, jeszcze do naszej sypialni ją chcę zaciągnąć. Czy jak tam wpadnę, no wytargam ja to chyba tak za zaraz kudły. Zrobię. I zaraz przyjechać. Będę jego żoną. Jestem taka szczęśliwa. Tak, wiesz co, zdecydowanie wygląda na prostą dziewczynę ze wsi. No, jest prosta dziewczyna ze wsi, która wydaje jej się, że złapała Pana Boga za stopy. Panie, może trochę potańczę? No, tańcz, skarbie, tańcz. Ej, ci zdziro, zaraz potańcz, jak tam wpadnę do pokoju, to wylecisz. Będę ci robić tak codziennie. No mam nadzieję. Jak zostanę twoją żoną. No oczywiście. Ona się zachowuje tak, jakby z burdelu wyskoczyła. I teraz. To jest mój dom i ja z tego domu nie pozwolę robić burdelu.